Cześć, witam Cię bardzo gorąco. Zapraszam Cię na długo wyczekiwane moje pewniaki maturalne z poziomu rozszerzonego. Część pierwsza. Matura rozszerzona z matematyki to jest nie lada wyzwanie, ale wierzę w to, że jeżeli razem ze mną uczysz się do matury, jeżeli przygotowujesz się razem ze mną, to dla Ciebie matura będzie tylko formalnością. Ja oczywiście życzę wielkich sukcesów, wielkich, olbrzymich sukcesów na maturze rozszerzonej z matematyki, a tymczasem zapraszam na moje pewniaki maturalne, część pierwsza. Co na tym spotkaniu? Będziemy rozwiązywać zadanie z trygonometrii, z planimetrii, będzie zadanie z geometrii analitycznej, będzie zadanie z analizy matematycznej, z logarytmów, z funkcji kwadratowej, no i naszych kochanych ciągów liczbowych. Zapraszam bardzo, bardzo serdecznie do rozwiązywania i uczenia się matematyki razem ze mną i trzymam kciuki za Was na maturze rozszerzonej. Zadanie numer 1. Rozwiąż nierówność. 2 kosinus do potęgi 4 x minus 9 kosinus do potęgi 2 x jest mniejsze lub równe od minus 4. W przedziale x należy od minus 2pi do 2pi. Jest to przedział obustronnie otwarty. Jak widzisz, ja przygotowałam sobie tutaj wykres mojej kosinusoidy. Staram się zawsze, rysując wykres, żeby był zawarty chociaż jeden okres, czyli od minus pi do pi, ale oczywiście można przeciągnąć w jedną stronę czy też drugą. To jest oczywiście fragment naszej kosinusoidy. On w pewnym momencie nam się sprzyda. Ale patrząc na początek, myślimy sobie tak. Po pierwsze, co z taką nierównością zrobić? Pierwsze, co nam przychodzi na myśl, przenieść wszystko na jedną stronę, czyli 2 kosinus do potęgi 4 x minus 9 kosinus do potęgi 2 x dodać 4 jest mniejsze lub równe od 0. Zauważmy, że mamy tutaj taki sam kąt, jest to kąt x tutaj i kąt x tutaj, więc chociaż z tym mamy tutaj z głowy, nie mamy problemu. I dalej mamy tą samą funkcję trygonometryczną. Kosinus x jest tutaj i kosinus x jest tutaj. Z tym, że tu jest do potęgi drugiej, tu do potęgi czwartej, ale nie musimy się martwić, że mamy różne funkcje trygonometryczne. No to skoro tak, to jaką metodę tutaj zastosować? No najpiękniejsza metoda do zastosowania akurat w tym przykładzie to jest metoda podstawiania, czyli metoda podstawiania, przypomnę, no musisz zauważyć, za co Ci się opłaca podstawić jakąś inną niewiadomą literkę. Czyli za kosinus kwadrat x opłaci nam się te. Dlaczego? Bo wiemy, że jak podniesiemy do kwadratu, to będziemy mieć kosinus do czwartej x i wtedy będzie ten kwadrat. Dobrze, ale skoro tak, to jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Pamiętasz na pewno o tym, że kosinus x ma wartości z przedziału od minus 1 do 1, obustronnie domknięte. Zresztą to widać na naszym tutaj przykładowym wykresie, prawda? Że są wartości od minus 1 do 1. Natomiast kosinus kwadrat x będzie miało wartości w przedziale od 0 do 1 obustronnie domknięte. Dlaczego? Bo skoro kosinus x przyjmuje maksymalnie 1, to jak jedynkę podniosę do kwadratu, to jest dalej 1. A wiemy o tym, że kosinus kwadrat x no nie może mieć wartości ujemnych ze względu na ten kwadrat. Czyli najmniejsza możliwa wartość to jest 0. Czyli to nasze t będzie w przedziale od 0 do 1. To będzie dla nas ważne w pewnym momencie. No to w każdym razie wracamy tutaj, czyli mamy 2t kwadrat minus 9t dodać 4 jest mniejsze lub równe od 0. Jest to nasza kochana, uwielbiana nierówność kwadratowa, którą rozwiązujemy tak zwyczajnie przy użyciu delty. Czyli b kwadrat to jest 81, minus 4 razy 4 to jest 16, razy 2, 32, czyli mamy 49. Jak ja spierwiastkuję deltę, to oczywiście mam 7 i liczymy. T1 to się równa 9 minus 7 nad będzie 4, czyli to po prostu wyjdzie nam 1 druga, a T2 to będzie 9 plus 7 nad 4, czyli będzie 16 podzielone przez 4, czyli po prostu 4. No, pewnie myślisz sobie, że to 4 jest sprzeczne. Oczywiście, że jest. Tylko proszę bardzo, żeby tego nie pisać, bo nie skończyliśmy jeszcze nierówności kwadratowej. My ją musimy skończyć w jaki sposób? No, w taki sposób, że sobie pomagamy, prawda, rysując oś liczbową, zaznaczając miejsca zerowe 1, 2 i 4. I teraz myślimy sobie, tutaj jest funkcja kwadratowa, której wykres ma ramiona skierowane do góry. I ma takie miejsca zerowe. No więc spróbujmy sobie pomóc. Rysujemy, zaznaczamy, gdzie są wartości dodatkie, gdzie ujemne. I mnie interesuje mniejsze lub równe 0. Czyli mnie interesuje tutaj bądź równe, czyli podamykam.
i mniejsze, czyli ten obszar. No to skoro tak, to napiszmy, że nasze T należy do przedziału od jednej drugiej domknięte do czwórki domknięte. Wszystko pięknie, ale popatrz, po co to założenie. Po to założenie, że teraz musimy to z tym skonfrontować, czyli jakby ustalić ostatecznie, to jakie to T ma być. Oczywiście nasze T teraz będzie należało do przedziału, widzimy, od jednej drugiej, tylko do jedynki. Dlatego ta czwórka właśnie i tak była sprzeczna, ale nam to wyszło po prostu, myśmy to już wcześniej zauważyli, ale dopiero po rozwiązaniu nierówności wyciągamy wnioski. No wszystko pięknie, ładnie. To teraz tak, pasowałoby to jakoś rozwiązać, nie? Zapisać to inaczej, bo w zasadzie, dlaczego ja o tym mówię? Bo jeszcze musimy wrócić do tego naszego cosinus kwadrat x, a w takiej pozycji nie bardzo. Dlatego ja ten warunek zapiszę za pomocą koniunkcji dwóch nierówności. Czyli co to znaczy? Że moje t ma być większe lub równe od jednej drugiej i moje t ma być mniejsze lub równe od jednej. No to teraz już mogę podstawić, czyli cosinus kwadrat x większe lub równe od jednej drugiej i cosinus kwadrat x mniejsze lub równe od 1. Popatrzmy sobie najpierw na tą drugą, bo zobaczysz, będzie to nierówność trywialna. Dlaczego? Bo skoro ten cosinus kwadrat x, czyli to nasze t, mieści się w przedziale od 0 do 1, ja to mogę po prostu zapisać, od 0 do 1, to przecież każda liczba z przedziału od 0 do 1 obustronnie domkniętego, prawda, jest mniejsza lub równa od 1. Czyli taka nierówność jest zawsze prawdziwa, zawsze prawda, możemy tak skomentować. Czyli co to dla nas oznacza? To oznacza, że x należy do rzeczywistych. Czyli po prostu ta nierówność nic nam nie wnosi, żadnych ograniczeń. No czyli przechodzimy do tej. No, żeby rozwiązać tą nierówność, to ze względu na to, że to jest kwadrat, my tutaj chcemy to spierwiastkować. Tylko wiesz, tak mądrze spierwiastkujmy, i zapiszmy, że cosinus x jest większe lub równe, pierwiastek z jednej drugiej to będzie po usunięciu niewymierności pierwiastek z 2 nad 2, ale musimy napisać lub nasz cosinus x będzie mniejszy lub równy od minus pierwiastek z 2 nad 2. No dobra, skoro tak, to musimy jeszcze o czym pamiętać. Musimy pamiętać, żeby to zapisać w innej postaci, bo teraz chcemy te przedziały, prawda, żeby ładnie sobie z rysunkiem poradzić, ale jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. My tutaj mamy wykres, to my widzimy, że nasz kosinus maksymalnie dobije jedynki, a minimalnie minus jedynki. Zatem, jak ja napisałam tutaj, że cosinus x jest mniejszy lub równy od minus pierwiastek z 2 nad 2, to ja oczywiście ostatecznie muszę jeszcze dopisać założenie, że cosinus x należy do przedziału od minus 1 do 1, o czym wiemy. I teraz podsumowując to, zapiszemy, że cosinus x należy do jakiego przedziału? Od minus jedynki domkniętej do minus pierwiastek z 2 nad 2 domkniętego. Suma od pierwiastek z 2 nad 2 domkniętego do jedynki domkniętej. I to jest oczywiście ładnie, tylko że jeszcze nie jest rozwiązana ta nierówność, bo na razie ja wyznaczyłam, chociaż już tyle się namęczyliśmy, jest już dużo lepiej, ale wyznaczyliśmy, do jakiego przedziału ma należeć ostatecznie cosinus x. No i teraz nam jest potrzebny właśnie wykres. Popatrzmy sobie najpierw ten pierwiastek z 2 nad 2. Pamiętamy o tym, że kosinus jakiego kąta osiąga pierwiastek z 2 nad 2? No, dla pi czwartych, tak jest. Czyli ja na moim tutaj tym w układzie współrzędnym zaznaczę pi czwartych w tym miejscu i konsekwentnie minus pi czwartych w tym miejscu. Zaznaczę tą część mojej kosinusoidy, która spełnia to ograniczenie, czyli żeby kosinus x należał do przedziału od pierwiastek z 2 nad 2 do 1 obustronnie domkniętego. Popatrzmy, pierwiastek z 2 nad 2 zaznaczmy sobie tutaj i tutaj mamy te punkciki, czyli tu będą te kółeczka domknięte i mam mieć zaznaczoną tą część kosinusoidy, która właśnie w tym przedziale się mieści. Czyli wartości ma od pierwiastek z 2 nad 2 do 1, czyli ta część tutaj. Dobrze, no to teraz popatrzmy na tą drugą część. Tu mamy od minus 1 do minus pierwiastka z 2 nad 2. No musimy się zastanowić, dla jakiego kąta z kolei nasz kosinus przyjmuje wartość minus pierwiastek z 2 nad 2. Jak to zrobić? Wystarczy popatrz, że od pi odejmiesz pi czwartych i masz 3 czwarte pi, więc ja tutaj zaznaczę i tu będziemy mieć 3 czwarte pi. I to będzie ten obszar. I tutaj będziemy też zaznaczać, ale oczywiście jeszcze musimy to ładnie zamalować, bo całkowicie musimy podać ten obszar, prawda? Czyli mamy tak,
od minus jedynki do minus pierwiastka z dwóch na te dwa. Czyli odtąd zaczynamy, prawda, i tu odpowiednio kończymy. Bo tyle mi się zmieściło w tej części. No i w tej części tutaj mi się też mieści, prawda? Czyli akurat tyle, jak ja pociągłam moją kosinusoidę tak, to ja zaznaczam to, co mi się tutaj w moim układzie współrzędnych zmieściło. Oczywiście, gdybym narysowała tutaj więcej tych okresów, no to bym tutaj więcej pociągła. Ale wystarczy tyle dlaczego? Ponieważ teraz chciałabym, żebyśmy ostatecznie zapisali ten przedział na x, czyli x należy, jeszcze nie patrzymy na to, co było na początku w zadaniu podane. Na razie popatrzmy na tutaj, na nasz ten wykres i popatrzmy, jaka tu jest zależność. Widzisz, tu mamy od minus pi czwartych do pi czwartych ten kawałeczek i ten kawałeczek jest idealnie symetrycznie w tym miejscu, tylko po drugiej stronie. Dalej będziemy mieć kolejny kawałek. Teraz ten kawałeczek, będziemy mieć tutaj ten kawałeczek, następne kawałki, czyli te kawałeczki powtarzają nam się co pi, co połowę okresu, czyli ja mogłabym napisać, że x należy od minus pi czwartych plus k pi, bo jeżeli plus cały okres, to bym pisała plus 2 k pi, ale jeżeli ja zauważę, że w jednym okresie, załóżmy, że ja sobie wezmę okres, jeszcze raz to wytłumaczę, żeby było lepiej zrozumieć, załóżmy, że ja sobie wezmę taki okres, tym razem, bo mi bardziej pasuje, od minus pi drugie do 3 drugie pi, to jest pełny okres 2 pi, zasadniczy, tak? I w tym, widzisz, okresie mam ten kawałek do zapisania i ten drugi kawałek. Ale ja zauważam, że ten kawałek, jeżeli jak ja zapiszę plus k pi, to on mi się automatycznie tutaj pojawi, czyli nie będę musiała tego pisać suma ten kawałek. Tylko wystarczy, że zauważysz, że to jest pewna cykliczność. Czyli od minus pi czwartych plus k pi do tego punktu, czyli do pi czwartych plus k pi. Jeżeli oczywiście ten k należy do całkowitych, jeżeli jest to dla Ciebie oczywiście trudne, to możesz sobie napisać ten kawałek i jeszcze ten kawałek. Tu będziesz miał od 3 czwarte pi do 5 czwartych pi. Nie ma problemu, możesz to napisać, tylko i tak, jak na końcu będziemy podawać odpowiedź ostateczną, to nie będzie to miało znaczenia. Czy tak zapiszemy krócej jak ja, czy tak w postaci sumy dwóch kawałeczków. Nie ma to kompletnie znaczenia, ponieważ teraz musimy napisać odpowiedź. I mój drogi, nasza odpowiedź musi uwzględniać ten obszar, który nam wyszedł na x-ach, ale również z tym założeniem na początku zadania. Jak to robimy? Będziemy sobie pod k podstawiać całkowite liczby. W jakiej kolejności chcesz? To znaczy ja zawsze zaczynam od zera, a później sobie ewentualnie jeszcze odpowiedź ładnie zapiszemy posegregowaną, prawda? Ja zaczynam od zera, czyli będziemy mieć tak, jak za k podstawię 0, to będę miała od minus pi czwartych do pi czwartych, bo tu też się wyzeruje i będę miała pi czwartych samo. Dalej, suma. Teraz za k postawiam 1, bo idę w jedną stronę, prawda? Jedynka. Czyli jak za k podstawię 1, to będę miała pi minus pi czwartych. 3 czwarte pi. No, mieszczą się jak najbardziej. Czyli od 3 czwartych pi do, jak za k podstawię 1, to mam 1 cała i 1 czwarta pi, czyli tak jak powiedziałam, 5 czwartych pi. I to jest dokładnie ten obszar, prawda, mi wychodzi. Jak ja za k będę podstawiała kolejne tutaj liczby całkowite, dobra, no to dalej suma, no to za k podstawiam 2, nie, bo podstawiałam 1, to teraz 2. No to jak ja postawię 2, to widzę, że mam 2 pi minus pi czwartych, czyli będę miała 7 czwartych pi, no mieści mi się, czyli od 7 czwartych pi będzie. I teraz jak za k postawię 2 konsekwentnie, to będę miała 2 i 1 czwarta pi. No nie mieści się. Mam tu ograniczenie do 2 pi, więc muszę skończyć na 2 pi. I za k równe 3 już widzimy, nie ma sensu podstawiać. No to lecimy w drugą stronę, czyli jak za k postawialiśmy 0, to teraz idziemy za k postawiamy minus 1. Czyli jak ja postawię minus 1, to będę miała tutaj minus 1 cała i 1 czwarta pi. No jak najbardziej się mieści, czyli będę miała minus 5 czwartych pi do, tu będę miała minus 3 czwarte pi, jak za k podstawię minus 1. Dobrze. No to teraz suma. Teraz za k podstawiamy minus 2. To jak tu podstawię minus 2, to popatrz, będziemy mieć minus 2 całe 1 czwarta pi. Niestety, to już się nie mieści, ale popatrzmy z drugiej strony ograniczenie, że jak za k postawię minus 2, to będę miała minus 2 plus 1 czwarta, czyli minus 7 czwartych pi. A to się mieści. W związku z czym musimy napisać przedział od minus 2 pi do minus 7
czwartych pi i to jest domknięte. Dlatego, że nam ten kawałek został ucięty poprzez to ograniczenie. On powinien się zaczynać od, tak jak powiedzieliśmy sobie, od minus 2,1 pi normalnie, prawda? Ale ze względu na założenie wyjściowe w zadaniu zostało to obcięte, no i jest tylko taki kawałek. Jeżeli Ci się nie podoba taka odpowiedź, oczywiście ona jest poprawna, ale jeżeli Ci się nie podoba, to napisz sobie po kolei od minus 2 pi do minus 7,4 pi. Suma od minus 5,4 pi do minus 3,4 pi, suma od minus pi czwartych do pi czwartych, suma od 3,4 pi do 5,4 pi i jeszcze suma od 7,4 pi do 2 pi. No na pewno jest to ładniej, bo jest po kolei, prawda? Ale w zasadzie to kompletnie nie ma znaczenia. I taka odpowiedź jest poprawna. Zauważ, że rozwiązując nierówności, ja staram się rozwiązywać tak globalnie tą nierówność, jakby tego ograniczenia nie było. Natomiast jeżeli na maturze dostaniesz ograniczenie, to na końcu w odpowiedzi musisz te k podstawiać tak, odpowiednio całkowite, żeby zawęzić się w tym obszarze. To jest bardzo ważne w przypadku, kiedy masz równanie czy nierówność trygonometryczną z narzuconym jakby założeniem na x, z przedziałem na x. Zadanie drugie. Dany jest trójkąt ostrokątny ABC o bokach długości małe a, małe b, małe c i kątach leżących naprzeciwko alfa, beta, gamma, tak jak na moim rysunku tutaj. Wykaż, że a kwadrat plus c kwadrat minus b kwadrat podzielone przez b kwadrat plus a kwadrat minus c kwadrat równa się tangens gamma podzielone przez tangens beta. Mamy wykazać, oczywiście będziemy przeprowadzać dowód wprost, że taka równość jest prawdziwa. I w dowodzie zazwyczaj tego typu jest tak, że wyjdziemy sobie z jednej strony, będziemy ją przekształcać, aż dojdziemy do tej drugiej strony. Tylko tak, która jest trudniejsza? No, prawda jest taka, że tutaj nam troszeczkę pod twierdzenia kosinusów to pasuje, więc myślę, że będziemy odpowiednie twierdzenia kosinusów rozpisywać. Ale zaczęłabym od prawej strony ze względu na to, że z tymi tangensami coś trzeba będzie zrobić. Czyli zapiszmy tangens gamma podzielone przez tangens beta. To się równa. Tangens. Co to jest tangens? Oczywiście tangens gamma to jest odpowiedni stosunek. Sinus gamma podzielony przez cosinus gamma. Czyli zapiszmy. Sinus gamma podzielone przez cosinus gamma. No to teraz tak samo tutaj na dole. Sinus beta podzielone przez cosinus beta. Jak ja to pomnożę przez odwrotność, to będę miała sinus gamma nad cosinus gamma razy cosinus beta nad sinus beta. To się równa. No więc zapiszmy na jednej kresce. Sinus gamma razy cosinus beta podzielone przez, najpierw napiszę sinusa, sinus beta razy cosinus gamma. No i teraz tak, doszliśmy do takiego momentu i teraz trzeba będzie na pewno wykorzystać twierdzenie kosinusów może na początek, a może też twierdzenie sinusów, bo sinusy też się pojawiły. Zacznijmy może od kosinusów, czyli zapiszmy sobie kosinus kąta beta i kosinus kąta gamma wyrażony oczywiście z twierdzenia odpowiedniego kosinusów, czyli na początek oczywiście zapiszemy twierdzenie kosinusów. Ja tu będę kontynuowała dowód, czyli żeby zrobić kosinus najpierw beta, to ja muszę zrobić tak. B kwadrat to się równa C kwadrat plus A kwadrat minus 2AC razy kosinus beta. No i ja z tego muszę kosinus beta wyliczyć, żeby tutaj w odpowiednie miejsce podstawić. Czyli to przenoszę na tą stronę, czyli będę miała 2AC razy kosinus beta. To się równa C kwadrat plus A kwadrat minus B kwadrat. Dzielę sobie przez 2AC, czyli kosinus beta to będzie u mnie c kwadrat plus a kwadrat minus b kwadrat podzielone przez 2ac. Czyli ten kosinus beta ja za chwileczkę będę chciała w to miejsce odpowiednio podstawić. No skoro tak, to pasuje też kosinus gamma, nie? Wyrazić z odpowiedniego twierdzenia kosinusów. Czyli wtedy będziemy brać, zaczynać od tego, co leży naprzeciwko tego kąta gamma, czyli c kwadrat. Czyli piszemy c kwadrat, to się równa a kwadrat plus b kwadrat minus 2ab razy kosinus gamma. No i tak samo postępujemy, czyli 2ab razy kosinus gamma to się równa a kwadrat plus b kwadrat minus c kwadrat. Dzielimy przez 2ab. Tutaj możemy spokojnie dzielić, bo wiemy, że to są długości boków. One nigdy nie będą wynosiły 0, prawda? Czyli kosinus gamma to się równa a kwadrat plus b kwadrat minus c kwadrat podzielone przez 2ab. No to mamy wyrażony ten kosinus i będziemy go tutaj w odpowiednie miejsce podstawiać.
No to skoro teraz tak, no to popatrzmy, musimy się jeszcze zająć tym sinusem i tym sinusem. Czyli musimy jeszcze zapisać zależność wynikającą z twierdzenia sinusów teraz. Ale musimy wziąć pod uwagę oczywiście ten kąt i ten kąt. Czyli jak to było w twierdzeniu sinusów? Bierzemy B podzielone przez sinus beta. To się równa to samo co C podzielone przez sinus gamma. Skoro tak, no to pomnożmy na krzyż, to będziemy mieć B sinus gamma równa się C sinus beta. Ja może wyliczę sinus na przykład gamma z tego, czyli podzielę przez B i będę miała, że sinus gamma to się równa C nad B sinus beta. Tyle mi wystarczy, dlatego że już tutaj widzimy, że wtedy sinusy nam się skasują. Jak podstawimy? No to teraz podstawiamy. Czyli równa się. I tak, za sinus gamma podstawiam to, czyli będę miała C nad B razy sinus beta razy kosinus beta. To kosinus beta to podstawię to, czyli C kwadrat plus A kwadrat minus B kwadrat podzielone przez 2AC. Na dole będę miała sinus beta razy i za kosinus gamma podstawimy to, czyli A kwadrat plus B kwadrat minus C kwadrat podzielone przez 2AB. To się równa, popatrz, ten sinus nam się z tym sinusem tutaj skasuje. To jest bardzo ważne, że sinus nie może wynosić u nas 0, prawda? Bo wtedy wiadomo, że tutaj takiego kąta by nie było, prawda, w trójkącie, żeby sinus jego wynosił 0. Więc tutaj nie musimy mieć tych dodatkowych jakby założeń. Co dalej? No zauważymy sobie, że ta literka C nam się z tą literką C skróci i zapiszmy, co będziemy mieć. C kwadrat plus A kwadrat minus B kwadrat podzielone przez 2AB, będzie jak to pomnożę, a tutaj razy przez odwrotność. Czyli 2AB podzielone przez A kwadrat plus B kwadrat minus C kwadrat. To nam się z tym skróci i wychodzi nam ostatecznie C kwadrat plus A kwadrat minus B kwadrat podzielone przez A kwadrat plus B kwadrat minus C kwadrat. I to się oczywiście równa lewa strona, co kończy nasz dowód. Zadanie numer 3. Wyznacz równanie stycznej do wykresów funkcji o wzorze f od x równa się x podzielone przez x plus 1, której wykres jest prostopadły do 4x plus y równa się 0. Równanie stycznej na maturze rozszerzonej z matematyki to raczej wykorzystanie analizy matematycznej. I teraz, skoro tak, to jest wzór na równanie styczne. Ja ten wzór przypomnę i ten wzór zaczyna się. Y równa się f' od x0 razy x minus x0 dodać f od x0. To jest właśnie równanie naszej stycznej, tylko że my to równanie mamy wyznaczyć, prawda? To równanie stycznej, no nie wystarczy tylko zapisać ten wzór, tylko trzeba to do końca dla takich warunków zadania trzeba to równanie stycznej pokazać, ile ono wynosi, prawda? Jakie ono jest. No to tak, po pierwsze, na pewno będzie nam potrzebna pochodna, zdecydowanie tej funkcji, bo to widzimy, to jest f' od x0, tylko największy problem jest taki, że my nie mamy x0. Będziemy musieli sobie jakoś poradzić. Ale zaczniemy oczywiście od tej funkcji. Konkretnie zaczniemy od wyznaczenia dziedziny tej funkcji. Myślę, że widzisz, że dziedziną są liczby rzeczywiste z wyłączeniem minus jedynki. Tylko minus jedynka zeruje mianownik. No to teraz mogę przejść już do wyznaczenia pochodnej. Czyli pochodna tej funkcji to się równa. Będziemy ją wyznaczać ze wzoru na pochodną ilorazu. I to było tak. W liczniku piszemy pochodna z góry, czyli pochodna z x to jest 1, razy dół, czyli x plus 1. Dalej odjąć, teraz góra, czyli x, razy pochodna z dołu, czyli 1. Dobra, w tym wypadku, prawda? I teraz na dole w mianowniku jest według wzoru mianownik do kwadratu, czyli x plus 1 do kwadratu. Ten mianownik tej funkcji wyjściowej do kwadratu. No i to się równa, czyli mamy tak x plus 1 minus x, wykonujemy działania, podzielone przez x plus 1 do kwadratu. To się równa 1 podzielone przez x plus 1 do kwadratu. Widzimy tutaj, że dziedzina naszej pochodnej jest dokładnie taka sama jak dziedzina tejże funkcji f od x. Dobrze, teraz my potrzebujemy zapisać f' od x0, prawda? Czyli co to będzie u nas oznaczało, że f' od x0 to po prostu będzie 1 nad
x0 plus 1 do kwadratu. To jest tak, jakbym ja po prostu x zastąpiła x0, ale muszę to tu zastąpić i tutaj też. Wszystko pięknie, ładnie. Jak widzisz, to f' od x0 to jest współczynnik w przypadku prostej a. No to zastanówmy się, czy dalibyśmy radę z czegoś wywnioskować ten współczynnik a. No bo wtedy byśmy znaleźli x0, no bo my musimy znaleźć to x0 bezdyskusyjnie. No i teraz, co mamy podane jeszcze w zadaniu? Że nasza styczna jest prostopadła do takiej oto funkcji liniowej. No przekształćmy ten wzór na inną postać, czyli będzie y równa się minus 4x. I teraz pamiętamy, kiedy proste były prostopadłe? Kiedy współczynniki kierunkowe, jak się pomnoży tych obu prostych, dają minus 1. Czyli z tego wniosek, że skoro tutaj mamy współczynnik jakiś a1 wynosi minus 4, prawda, to my możemy w zasadzie od razu powiedzieć, ile wynosi a2. Jak nie, to sobie zapisz ten warunek, że a1 razy a2 równa się minus 1, ale może będziesz dał radę od razu. Zmieniamy znak i odwracamy, czyli będzie 1 czwarta. Czyli nasz ten współczynnik kierunkowy, który w zasadzie ja oznaczyłam a, czyli podsumujmy, moje a to jest 1 czwarta, tylko tutaj napisałam specjalnie a2, żeby nam się z tym wzorem kojarzyło, który też jest w tablicach. A1 razy a2 równa się minus 1, prawda? Czyli mamy a równe 1 czwarta. No to co to znaczy? To znaczy, że ja teraz to mogę przyrównać do mojej 1 czwartej, czyli 1 nad x0 dodać 1 do kwadratu równa się 1 czwarta. Pomnożę na krzyż, czyli będę miała x0 dodać 1 do kwadratu równa się 4. Jak spierwiastkujemy teraz to, to będziemy mieć tak, x0 dodać 1 równa się 2 lub x0 dodać 1 równa się minus 2. Czyli x0 to albo będzie jedynka, albo nasze x0 to będzie minus trójka. Popatrz, wyszły nam takie dwa punkty, czyli to oznacza, że tutaj mamy do czynienia ze styczną albo w takim punkcie x0, gdzie jest równe 1, albo w takim punkcie, gdzie x0 będzie równe minus 3. Musimy rozważyć dwa przypadki. No to popatrzmy, tu już x0 mamy, a wiemy ile wynosi, no to jeszcze potrzebujemy f od x0, czyli policzmy sobie teraz f od naszej jedynki, czyli pierwszego potencjalnego x0. Czyli podstawiam do wzoru wyjściowego, bo tu mam f. Podstawiam sobie jedynkę, czyli będę miała 1 nad 2 po prostu. Dobra, a f od minus trójki, to podstawiam minus trójkę, czyli będę miała minus 3 podzielone przez, i tu będę miała minus 3 plus 1, czyli minus 2, czyli po prostu 3 drugie. No to teraz napiszemy sobie to równanie, czyli jakby pierwszy przypadek, pierwsze równanie będzie takie. Y równa się, nasze a to jest 1 czwarta, czy stąd odczytasz, czy tutaj popatrzysz, to nie ma znaczenia już w tym momencie, 1 czwarta, otwieram nawias. X minus 1 i dodać f od x0, czyli dodać 1 druga. Ja oczywiście tak nie lubię zostawiać, tylko zawsze chcę to doprowadzić do najprostszej postaci, czyli 1 czwarta x minus 1 czwarta dodać 1 druga, czyli y to się równa 1 czwarta x plus 1 czwarta. To jest pierwsze równanie możliwe stycznej. No dobra, no to teraz drugi przypadek, czyli y to się równa 1 czwarta, otwieram nawias, będę miała x minus minus 3, czyli plus 3 i będę miała dodać 3 drugie, dodać f od x0. Czyli będziemy mieć y to się równa 1 czwarta x, dodać 3 czwarte, dodać 3 drugie. Czyli y to się równa 1 czwarta x, dodać, tu będę miała tak jakby 6 czwartych, czyli po prostu dodać 3 czwarte, to będzie 9 czwartych. I to jest drugie możliwe równanie stycznej. Czyli w tym zadaniu mamy jakby dwa przypadki i do odpowiedzi musisz zapisać to i to, uwzględnić w odpowiedzi. Zadanie czwarte. Wykaż, że jeśli logarytm przy podstawie 8 z 28 to jest jakieś a, a logarytm przy podstawie 9 z 63 to jest jakieś b, to logarytm przy podstawie 6 z 7 równa się taki iloraz 6ab minus 4b minus 6a plus 4 i to jest podzielone przez 3a plus 2b minus 4. Czyli mamy zabawę na literkach z logarytmami po prostu. Czyli oczywiście będziemy chcieli udowodnić. Popatrzmy. Mamy udowodnić taką równość. Wychodzimy z lewej strony, będziemy ją przekształcać, aż dojdziemy do prawej. Na pewno, bo musimy wyjść z logarytmu. Tylko problem jest teraz taki, że musimy w tych wszystkich logarytmach zrobić tak, żeby znaleźć coś wspólnego.
Przede wszystkim siódemkę na przykład tutaj patrzymy, nie damy rady rozbić. Szóstkę dalibyśmy radę rozbić na czynniki jako 2 razy 3. Zobaczymy. Czasem jest tak, że w założeniu jest podany tak logarytm, którego oczywiście nie da się wyznaczyć, nie da się policzyć, ale dany jest tak, że się nie da prościej. A tak się składa, że ten logarytm w naszym założeniu da się prościej zapisać. I zaczniemy może od tego. Logarytm przy podstawie 8 z 28 to się równa a. Na pewno tak nie możesz tego zostawić, ponieważ zarówno liczbę 8, jak i 28 damy radę rozbić inaczej. I najpierw zaczniemy może od podstawy. Otóż tak się składa, że ósemka to jest przecież 2 do potęgi trzeciej, a resztę na razie przepiszę. I tutaj chciałabym skorzystać z takiej własności. Nie wiem, czy wszyscy tą własność znają, ale jest to bardzo fajna własność, że jeżeli w podstawie zapiszesz podstawę za pomocą potęgi, to ten wykładnik możesz przerzucić zaraz przed logarytm, ale musisz go odwrócić. Jak był wykładnik w liczbie logarytmowanej, to się przerzucało przed logarytm i się nic nie robiło, po prostu. Natomiast jeżeli ten wykładnik, czyli tutaj mamy tą potęgę zapisaną w podstawie logarytmu, to ten wykładnik tej potęgi możesz przerzucić przed logarytm, tylko pamiętaj, musisz odwrócić. Czyli ja to zapiszę jako 1/3 logarytm przy podstawie 2 z 28 i to się równa a. No jest już dużo lepiej, prawda? Na pewno jest dużo lepiej. Ja sobie pomnożę razy 3 i będę miała logarytm przy podstawie 2 z 28, to się równa 3a. Ale szału jeszcze nie ma. Dlaczego? Dlatego, że 28 da się rady rozbić. I teraz tak, albo to robisz w głowie, albo rozkładasz sobie liczbę 28 na czynniki. Co to za problem? Podzielimy przez 2, 14, podzielimy przez 2, to jest 7, podzielimy przez 7, jest 1. Czyli ja 28 mogłabym zapisać jako 2 razy 2 razy 7. Ale mogę napisać jako 2 do drugiej razy 7. I tak zrobię. Czyli będę miała logarytm przy podstawie 2. Otwieramy nawias. 2 do drugiej razy 7 i to się równa 3a. Czyli w logarytmach dosyć ważną rzeczą jest to, żeby zarówno liczbę logarytmowaną, jak i podstawę zapisywać w prostszej postaci przy użyciu właśnie rozkładu na czynniki pierwsze. W związku z czym, popatrz, była taka własność, że jak mamy policzyć logarytm z iloczynu, to jest suma odpowiednich logarytmów, czyli ja skorzystam z tego. Będę miała logarytm przy podstawie 2 z 2 do drugiej, dodać logarytm przy podstawie 2 z 7 i to się równa 3a. No to popatrzmy tutaj, prawda? Logarytm przy podstawie 2 z 4. No to po prostu każdy wie, że to jest 2. Dodać logarytm przy podstawie 2 z 7 i to się równa 3a. Popatrz, doszliśmy do momentu, gdzie tego logarytmu już nie policzymy za pierona. Nic z tym logarytmem nie zrobimy już. Po prostu. W związku z czym musimy tą dwójkę przerzucić i zapiszemy, że logarytm przy podstawie 2 z 7 to się równa 3a minus 2. I na pewno w pewnym momencie nam to będzie potrzebne. Podobnie postępujemy z tym drugim logarytmem, który jest w założeniu, ja będę tutaj może u góry pisała, czyli tak, od razu najpierw się zajmę podstawą. 9 to jest 3 do drugiej, z 63 to będzie i to się równa b. Podobne rozumowanie. Chcę to wyrzucić przed logarytm, oczywiście mogę jako odwrotność, czyli 1/2 logarytm przy podstawie 3 z 63 to się równa b. Znowu sobie pomnożę razy 2. I będę miała logarytm przy podstawie 3 z 63, to się równa 2b. Dobra, no to teraz liczbę 63, no możemy sobie też spróbować rozbić na czynniki, prawda? Dzielimy przez 3 to jest 21, dzielimy przez 3 to jest 7, dzielimy przez 7 to jest 1, widzimy, że tu jest 7, to 7 to nie jest pewnie tak byle jak, prawda, dobrane, tylko to tak specjalnie jest. Czyli ja teraz mogę napisać logarytm przy podstawie 3 i w nawiasie. Zamiast pisać 3 razy 3 razy 7, napiszę 3 do drugiej razy 7. I to się równa moje 2b. I znowu skorzystam z tej samej własności, rozbiję to na sumę odpowiednich logarytmów. Czyli logarytm przy podstawie 3 z 3 do drugiej, dodać logarytm przy podstawie 3 z 7 i to się równa oczywiście 2b. Tu widzimy, że ten logarytm wynosi 2. Będę miała dodać logarytm przy podstawie 3 z 7, to się równa 2b. I znowu tego logarytmu szans nie ma, żeby obliczyć. Dlatego muszę dwójkę przerzucić i będę miała logarytm przy podstawie 3 z 7, to się równa 2b minus 2. I podkreślamy sobie, doszliśmy do takich mądrych wniosków. Popatrz, a na razie w ogóle nie zabraliśmy się za naszą tezę, nie?
No to teraz tak, popatrzmy na naszą tezę i zobaczmy, że tu mamy logarytm przy podstawie 6 z 7. No jest ta siódemka. Tutaj też jest w tym miejscu siódemka, w tym miejscu, ale my byśmy woleli, żeby to, co było wspólne w logarytmach, było w podstawie. A da się to zrobić, popatrz, bo był znowu taki wzór, jak zamienić liczbę logarytmowaną z podstawą. Da się to zrobić, czyli ja teraz zapiszę logarytm w podstawie 7 z dwójki, to się równa, tylko to będzie odwrotność, czyli 1 nad 3a minus 2. Tak samo tutaj, logarytm przy podstawie 7 z trójki, to się równa 1 nad 2b minus 2. Pamiętaj, że jeżeli Ci jest potrzebne to, żeby liczbę logarytmowaną zamienić z podstawą, możesz to zrobić, tylko musisz odwrócić ten wynik tego logarytmu. Dobra, to ja już zacznę pisać tą moją lewą stronę, czyli to jest logarytm przy podstawie 6 z siódemki, to się równa, tutaj też sobie odwrócę, czyli będę miała 1 nad logarytm przy podstawie 7 z szóstki. No tutaj muszę tak zapisać, ponieważ ja nie znam tutaj tego wyniku. Tutaj wiedziałam, że ten logarytm to jest 3a minus 2, to mogłam to odwrócić, nie? A tutaj ja muszę to zapisać w innej postaci. No i co dalej? 1 nad. Znowu z szóstką coś zrobić, ale nie będziemy ją już składać, bo myślę, że każdy wie, że 6 to jest 2 razy 3 i tak zapiszemy. Czyli logarytm przy podstawie 7 z 2 razy 3. I skorzystamy sobie znowu z tego samego wzoru. Zapiszemy tutaj sumę odpowiednich logarytmów. Logarytm przy podstawie 7 z dwójki dodać logarytm przy podstawie 7 z trójki. No i w zasadzie jesteśmy już bardzo blisko końca. Dlaczego? Ponieważ ten logarytm mamy wyznaczony, ten też mamy, więc podstawimy. Czyli to się równa 1 nad. I ten logarytm to mamy 1 nad 3a minus 2 dodać. I ten logarytm mamy tutaj, czyli 1 nad 2b minus 2. To się równa. Tutaj musimy wspólny mianownik na pewno zrobić, czyli wspólnym mianownikiem będzie 3a minus 2 razy 2b minus 2 i w liczniku odpowiednio będzie 2b minus 2 dodać i tu będzie 3a minus 2. To się równa, może już kolorem na końcu zapiszę, czyli jak pomnożę, tu jest główna kreska ułamkowa, jak pomnożę przez odwrotność, to to mi ląduje w liczniku i ja to od razu wymnażam, czyli będę miała 6ab, będę miała później minus 4b, minus 6a i plus 4, podzielone przez 2b plus 3a i minus 4. Zobaczmy, jaka była strona prawa. 6ab zgadza się, minus 4b zgadza się, minus 6a zgadza się, plus 4 i na dole 2b plus 3a minus 4. Właśnie wykazaliśmy to, czyli wyszła nam prawa strona, co kończy nasz dowód. Zadanie numer 5. Dana jest funkcja kwadratowa o wzorze. F od x to się równa 2 pomnożone przez 1 minus m i pomnożone przez x kwadrat, dodać 4 pomnożone przez m minus 2 i pomnożone przez x, dodać 2. Wyznacz wszystkie wartości parametru m, dla których funkcja f ma dwa miejsca zerowe będące liczbami przeciwnymi i jeszcze podaj postać iloczynową tej funkcji wtedy, prawda? A więc, od czego zaczynamy? Widzisz, tutaj mamy wzór funkcji, wygląda nam to na funkcję kwadratową, ale my wiemy, że nie wygląda, bo w treści jest podane funkcja jest to kwadratowa. A to dla nas bardzo dużo, bo jeżeli jest podana funkcja, że to jest funkcja kwadratowa, to wiemy, że funkcja kwadratowa jest wtedy, kiedy współczynnik a nie może być zerem. Współczynnik a zaznaczymy sobie jest tutaj, współczynnik b, czyli to, co stoi przed x-em, jest w tym miejscu i współczynnik c jest najłatwiejszy, bo wynosi 2. Więc pierwszy warunek bardzo ważny. Nie rozpatrujemy tutaj przypadku liniowego. Dlaczego? Bo ja w treści podałam, że to jest funkcja kwadratowa. A kiedy ona jest? No jak a nie będzie zerem. Dobra, co dalej? Ma dwa miejsca zerowe, czyli kiedy są dwa miejsca zerowe? Miejsca zerowe, ich ilość zależy od delty. Czyli musimy dopisać kolejny warunek, że nasza delta ma być większa od zera. I teraz zastanówmy się, czy mogłaby być bądź równa. W tym zadaniu akurat nie. Dlaczego? Bo dalsza część. Mają być liczbami przeciwnymi, czyli to oznacza, nie tylko oznacza, że mają mieć przeciwne znaki, ale to i tak wiadomo, że liczby przeciwne mają przeciwne znaki. Więc jeżeli są liczbami przeciwnymi o przeciwnych znakach, no to wiadomo, że nie może być taka sytuacja, że będzie jedno podwójne miejsce zerowe, czyli delta, że będzie równa 0. Oczywiście nie będzie, dlatego piszemy delta większa od 0. No i jeszcze jeden bardzo ważny warunek, że są liczbami przeciwnymi. Jakie to są liczby przeciwne? No, załóżmy, jeżeli pierwsze miejsce zerowe niech się nazywa x1, to do niego przeciwne miejsce zerowe
to będzie x2, czyli zapiszemy, że x1 to się równa minus x2. Czyli liczby przeciwne do piątki jest minus piątka, do minus siódemki jest siódemka i nie inaczej. Dlatego ten warunek jest bardzo ważny, że x1 to się równa minus x2. No i teraz musimy wszystko rozpatrywać. Czyli moje a to jest 2 minus 2m, jak pomnożę, nie może być zerem, czyli minus 2m nie może być minus 2, podzielę przez minus 2 i zapiszę, że m nie może być jedynką. No i taki nam wyszedł warunek. Teraz lecimy z deltą. Czyli liczymy sobie deltę. B kwadrat, ja to od razu będę podnosiła, czyli 16, bo czwórkę podniosę do kwadratu. Otwieram nawias i tutaj wzór skróconego mnożenia m kwadrat minus 4m plus 4, czyli to jest b kwadrat, minus 4 razy 2 to będzie 8 i razy jeszcze 2 zróbmy od razu, to będzie 16 i to pomnożone przez 1 minus m. No i ta delta ma być większa od 0. No to wymnażamy. 16m kwadrat minus 64m plus 64 będziemy mieć minus 16 plus 16m i to ma być większe od 0. No to co zrobimy? Posegregujmy. 16m kwadrat, tutaj minus 64m dodać 16m, to będzie minus 48m i tu będziemy mieć plus 48 i to jest większe od 0. No podzielmy przez 16, w zasadzie mogliśmy to już wcześniej zrobić, ale to nie ma znaczenia, czyli mam m kwadrat minus będzie 3m plus 3 i to ma być większe od 0. No to mamy do rozwiązania teraz taką nierówność, taką zwykłą, standardową nierówność kwadratową. No jak rozwiązujemy? Poprzez policzenie oczywiście delty możemy zapisać delta m, czyli b kwadrat to u mnie będzie 9 minus 4 razy 3 to będzie 12 w tym wypadku, czyli to jest minus 3. Delta mi wyszła mniejsza od 0. Co oznacza w przypadku rozwiązywania nierówności kwadratowych delta mniejsza od 0? Oznacza to, że jest brak miejsc zerowych, ale to nie oznacza, że to jest sprzeczność. Niektórzy tak mylą. To nie oznacza. My musimy teraz sobie wyobrazić, jak wygląda wykres tej funkcji kwadratowej, oczywiście ze zmienną m, na oś liczbowej. Czyli rysujemy oś liczbową. Oś liczbowa to jest teraz oś liczbowa m, prawda? I zastanawiamy się, jak ta parabolka będzie wyglądała. Oczywiście ona będzie miała ramiona w górę, ale ma nie mieć miejsc zerowych. Czyli to oznacza, że cała leży nad osią m-ów. Czyli wszędzie po prostu osiąga wartości dodatnie. Wszędzie są same plusy. A ja mam odczytać, kiedy to jest właśnie większe od zera, kiedy ta funkcja kwadratowa ma wartości dodatnie. No wszędzie, czyli m należy do rzeczywistych. Czyli z tego pierwszego warunku mi wyszło, że m nie może być jedynką. A z tego mi wyszło, że każde m może być. Czyli ostatecznie podsumowując dopiero te dwa warunki, dochodzimy do wniosku, prawda, że m może być dowolną liczbą rzeczywistą, byle nie jedynką. Podsumowałam te dwa warunki najpierw, a teraz przechodzę do tego ostatniego, no wiadomo, że kluczowego w tym zadaniu warunku, czyli x1 równa się minus x2. Myślę, że nie trudno się zorientować, że to trzeba będzie przenieść wszystko na jedną stronę i wtedy będzie jak wyglądał ten warunek. x1 dodać x2 równa się 0. A tu co? Oczywiście wzór wieta. Minus b nad a to się równa 0. Czyli u mnie minus b to będę miała minus w nawiasie 4m minus 8 i nad a moje a to będzie, może od razu pomnożę, 2 minus 2m i to się równa 0. Żeby takie równanko rozwiązać, to ja oczywiście musiałabym napisać założenie, ale po co, skoro ja już go napisałam, to założenie? Czyli ja mogę pomnożyć przez mianownik, prawda? Albo po prostu wyciągnąć takie wnioski, że skoro ułamek jest zerem, to wystarczy, żeby licznik był zerem. To jedynie licznik może być zerem w zasadzie, a mianownik nie może być zerem, o czym już powiedzieliśmy sobie. Czyli ja przyrównuję licznik do zera. Minus 4m dodać 8, bo opuszczam nawias, równa się 0. Czyli minus 4m równa się minus 8, podzielę przez minus 4. Dochodzę do wniosku, że m to się równa 2. I teraz ostatecznie popatrz, tak, z tych dwóch wyszło nam, że m to może być każda liczba, byle nie jedynka. A z tego nam wyszło, że to musi być konkretnie dwójka. Więc musimy sprawdzić, czy ta możliwa jedynie dwójka spełnia te dwa założenia, czyli tutaj podsumowane to jedno. Oczywiście, że spełnia, bo dwójka jak najbardziej jest liczbą rzeczywistą, ale nie jedynką. Czyli jakby napisać odpowiedź,
to było polecenie wyznacz takie M, to naszym M-em jest właśnie dwójeczka. No ale była jeszcze druga część zadania, czyli podać postać wieloczynową. Czyli co wystarczy teraz zrobić? No wystarczy teraz do wzoru funkcji na samym początku podstawić za M dwójkę. Jak ja tu podstawię dwójeczkę, to będę miała 1 minus 2, to jest minus 1, razy 2, czyli będę miała minus 2x kwadrat. Jak za M podstawię dwójkę, to tu mi się wyzeruje, tego nie będę pisać, no i plus 2. Jak zrobić postać wieloczynową? No jak najprościej, czyli minus dwójkę wyciągam przed nawias i mam x kwadrat minus 1. Mogę się bawić w wyznaczanie x1, x2, ale po co? Jak tutaj wystarczy wyciągnę przed nawias i wzór skróconego mnożenia. Minus 2 i w jednym nawiasie x minus 1, a w drugim x plus 1. I to jest w tym wypadku postać iloczynowa tej funkcji kwadratowej, która oczywiście spełnia podane na początku zadania założenia. Zadanie numer 6. Wyznacz dziedzinę funkcji o takim wzorze. Dosyć skomplikowany tak na wygląd jest wzór, nie? G od x równa się x plus 3 podzielone przez x, dodać. X plus 3 podzielone przez x i to do potęgi drugiej, dodać. X plus 3 podzielone przez x i to do potęgi trzeciej, dodać i tak dalej. A następnie narysuj wykres funkcji g oraz rozwiąż nierówność g od x jest mniejsze lub równe od zera. To zadanie składa się z kilku rzeczy, prawda? Czyli w jednym zadaniu mamy kilka rzeczy. Po pierwsze, na co musimy zwrócić uwagę? Jeżeli zobaczysz na maturze, prawda, takie zadanie, gdzie masz plus kropeczki, one się nie kończy, prawda? Czyli są tak jakby trzy kropeczki, one lecą w nieskończoność, to to oznacza, że musisz przypuszczać, że będziemy mieć do czynienia tutaj z szeregiem geometrycznym. Konkretnie popatrz, co my tu mamy. My mamy tutaj pierwszy jakby wyraz, tu mamy drugi wyraz, tu mamy trzeci wyraz i tak dalej. Pomiędzy nimi jest plus, czyli my potrzebujemy wyznaczyć sumę tutaj nieskończonego ciągu geometrycznego. No ale chwileczkę, najpierw musimy sprawdzić, czy to faktycznie po tych trzech wyrazach, czy to nam wygląda na nieskończony ciąg geometryczny. Oczywiście, że tak. Popatrz, jak to podzielimy przez to, to nam się wykładniki przy dzieleniu odejmują, czyli 3 minus 2 to jest 1. Teraz jak to podzielimy przez to, to też przy dzieleniu nam się wykładniki odejmują, czyli będzie 2 minus 1 to jest 1. Czyli zgadza się, że ten iloraz tutaj będzie stały. Ja ten iloraz zapiszę w postaci chociażby A2 podzielone przez A1, bo tutaj możemy podpisać A1, A2, A3, czyli jest to zadanie związane z funkcją, ale głównie też zadanie związane z odpowiednim użyciem wzoru związanego z sumą, prawda, szeregu geometrycznego w pewnym momencie. Zaczynamy od zapisania Q, czyli będziemy mieć x plus 3 podzielone przez x do potęgi drugiej, tak jak powiedziałam, podzielone przez x plus 3 podzielone przez x. I to jest tak jakby do potęgi pierwszej, czyli będziemy mieć po prostu x plus 3 podzielone przez x do potęgi pierwszej, czyli po prostu tyle. Czyli nasze Q wynosi tyle. I teraz, żeby istniała suma tego naszego nieskończonego ciągu geometrycznego, to musi być spełniony warunek, musi być spełnione założenie i z tego założenia wyznaczymy dziedzinę właśnie. Czyli zapiszemy założenie, że wartość bezwzględna z Q ma być mniejsza od 1. Tylko i wyłącznie wtedy istnieje taka suma nieskończonego ciągu geometrycznego. No dobra, ale jeszcze będzie tutaj dodatkowe jedno założenie, że w mianowniku być nie może zera. Czyli ja dopiszę jeszcze, że u nas x nie może być zerem. No to podstawmy sobie, czyli x plus 3 podzielone przez x i to na wartość bezwzględną mniejsze od 1. Rozwiążmy taką nierówność, no bo musimy to rozwiązać, prawda? Czyli w jaki sposób? X plus 3 podzielone przez x ma być mniejsze od 1 i x plus 3 podzielone przez x ma być większe od minus 1. To jest taka niezbyt skomplikowana na pierwszy rzut oka nierówność z wartością bezwzględną, więc wystarczy, że ją ograniczymy tutaj, to co jest pod wartością bezwzględną, ograniczymy z dwóch stron. Czyli że ma być to liczba mniejsza od 1, ale i równocześnie większa od minus 1. Przenosimy wszystko na jedną stronę, czyli mamy x plus 3 podzielone przez x minus 1, czyli będziemy mieć x nad x i to jest mniejsze od 0. I teraz jak dam to na jedną tutaj kreskę, to x mi się skasują, czyli będę miała 3 nad x jest mniejsze od 0. Czyli teraz mogę skorzystać z tego, że skoro iloraz ma być ujemny, mniejszy od 0, to iloczyn
tutaj trójki i x też będzie ujemny, czyli mniejszy od zera. Jak podzielę przez 3, dochodzę do wniosku, że x jest mniejszy od zera, czyli x należy od minus nieskończoności do zera. Oczywiście przy odpowiednim założeniu, ale to założenie tutaj x różne od zera jest naturalnie w tym wypadku spełnione. Dobra, to teraz postępujemy tak samo tutaj. X plus 3 podzielone przez x teraz będzie plus 1, czyli ja napiszę plus x nad x, żeby od razu był wspólny mianownik. Jak dodam, będę miała 2x dodać 3, podzielone przez x jest większe od zera. I teraz ja korzystam z tego faktu, że skoro iloraz jest większy od zera, to iloczyn odpowiedni też, czyli x razy 2x plus 3 jest większy od zera, oczywiście przy odpowiednim założeniu. To samo byś zrobił, gdybyś to pomnożył przez mianownik do kwadratu obustronnie. Prawda? I tak samo by Ci wyszło. No i teraz będziemy tutaj potrzebować miejsc zerowych. To z tego nam wyjdzie x równe 0, a z tego nam wyjdzie x równe minus 3 drugie. Rysujemy sobie pomocniczą oś liczbową, zaznaczamy minus 3 drugie, zaznaczamy 0. I albo tutaj rysujesz wężyk, albo parabolę, nie ma to znaczenia. Idziemy od góry. Nie ma tu żadnych odbić, tu plusy, tu minusy. Nas interesuje większe od zera, czyli nas interesują tutaj plusiki i tutaj plusiki. Czyli zapiszemy sobie x należy od minus nieskończoności do minus 3 drugich, suma od zera do plus nieskończoności. Super, tu nam wyszło taki warunek, a tu nam wyszedł taki warunek. No ale wiesz, my mamy wyznaczyć dziedzinę ostatecznie. To nie możemy tak zostawić i tak, tylko musimy napisać dziedzinę, ja może tu napiszę. Czyli dziedziną to będą te x, które spełniają tutaj odpowiednie ograniczenie i tutaj odpowiednie ograniczenie. Czyli bierzemy część wspólną. Na pewno od minus nieskończoności do minus 3 drugich. I popatrz, tu się kończy na zerze, tu się dopiero zaczyna od zera. Więc ta część druga już odpada. A zera nie muszę pisać, żeby wyłączyć, bo zero tutaj się w tym przedziale nie mieści. I to jest dziedzina, czyli jakby pierwsza część naszego zadania jest zrobiona. Wyznaczyć dziedzinę. I pamiętaj, dopiero przy takiej dziedzinie ta odpowiednia suma będzie istniała i ja będę dała radę funkcję g od x zapisać przy użyciu odpowiedniego wzoru. Przypomnijmy sobie ten wzór. Wzór na sumę nieskończonego ciągu geometrycznego przy odpowiednim oczywiście tutaj założeniu. Ten wzór jest taki a1 podzielone przez 1 minus q. No to właśnie to zastosujmy. Czyli moja funkcja g od x to będzie się równało. Kreska ułamkowa a1 to jest u mnie x plus 3 nad x podzielone przez 1 minus i zakup podstawiam x plus 3 nad x. To się równa. No wiadomo, że takiego wykresu jeszcze nie będę rysowała, bo na razie to tak mało czytelne to jest, no nie? Czyli tak, x plus 3 nad x przepisuję. Tutaj wspólny mianownik, oczywiście będzie x i będę miała x minus 3. To się równa. X minus x tu mi się odjęło i zapiszmy sobie x plus 3 nad x pomnożone przez odwrotność tutaj z tego mianownika, czyli x nad minus 3. To się równa. Teraz mi się to z tym skróci. Pamiętamy tutaj wszystko. Założenie mamy tutaj załatwione, więc się nie przejmujmy, że musimy dodatkowe pisać założenia. Nie, bo my już mamy dziedzinę skończoną. No i teraz ostatecznie zapiszmy, co mamy. X plus 3 podzielone przez minus 3. No zapiszmy to lepiej, nie? Czyli osobno każde podzielmy. Czyli minus 1 trzecia x i minus 1. Popatrz, jaka fajna nam funkcja wyszła. Wyszła nam funkcja liniowa. To jaki problem będzie narysować ten wykres? No żaden problem, bo ja o wykres też prosiłam, prawda? W związku z czym, żeby narysować wykres tej funkcji, ja ją może tutaj przepiszę jeszcze, to ja oczywiście proponuję zawsze zrobić tabelkę sobie w tej tabelce. No dwa punkty, tylko trzymajmy się tej dziedziny. Czyli ja na pewno w tabelce muszę zapisać minus 3 drugie. Wiadomo, tu jest naraz otwarty, więc ja w tym miejscu, które zaznaczę w układzie stworzonych, postawię kółeczko otwarte. Ale muszę wiedzieć, gdzie skończyć mam wykres. Czyli minus 3 drugie na pewno. I teraz co jeszcze wziąć takiego fajnego, żeby tu się liczyło? No myślę, że minus trójka będzie się tutaj mieściła, a tu się nam fajnie będzie liczyło, prawda? No więc te dwa punkty wystarczą. Jak tu podstawimy minus 3 drugie, to minus i minus da nam plus i będziemy mieć 1 trzecia razy 3 drugie, czyli będzie po prostu 3 szóste, czyli 1 druga, minus 1 to jest minus 1 druga. A jak podstawię minus trójkę, to też minusy mi się skasują, będę miała 1 trzecia razy 3, czyli 1 minus 1 to jest 0. No i zaznaczam te punkciki, czyli gdzieś musimy sobie jakąś jednostkę przyjąć 1, 1, tutaj taki malutki układ sporzędny, czyli tutaj będę miała minus 1 cała i 1 druga,
i tu będę miała minus 3. Czyli dla minus trójki mam 0, a dla minus 3 drugie mamy minus 1 druga. To sobie gdzieś tutaj zaznaczmy, minus 1 druga, żeby mi tutaj nie weszło jedno na drugie. I oczywiście poprowadzę na czerwono, żeby było lepiej widać, poprowadzę wykres tej funkcji, ale trzymamy się oczywiście tutaj dziedziny. Czyli od minus nieskończoności mogę przełożyć linijkę, prawda? Odtąd, od minus nieskończoności i kończę na tym punkcie minus 3 drugie. I oczywiście muszę zrobić kółeczko otwarte, dlatego wzięłam, zmieniłam kolor na czerwony, że muszę zrobić kółeczko otwarte, bo tutaj mamy nawias otwarty. I to jest moja funkcja g od x o odpowiednim wzorze, który tutaj widzimy, więc nie będę już przepisywała. Dobra, czyli mamy tak, wyznaczoną dziedzinę, przekształcony wzór tak, żeby się dało narysować wykres z uwzględnieniem dziedziny. I jeszcze jedna rzecz, mam odczytać rozwiązanie takiej nierówności. Nie będę tego rozwiązywała już, prawda? Tylko po to mi jest wykres potrzebny, żeby sobie skorzystać graficznie, odczytać. Czyli gdzie moja funkcja g od x ma wartości mniejsze lub równe 0? Oczywiście tutaj pod osią x, prawda? Czyli w tym kawałku, czyli piszemy x należy od minus trójki domkniętej, no bo ma być bądź równe 0, czyli miejsce zerowe też mogę uwzględnić, aż do minus 1,1. I tu jest nawias otwarty, bo to nam narzuca ten wykres, prawda? To kółeczko, które związane jest oczywiście wszystko z założeniem, czy naszą dziedziną w tym zadaniu. Zadanie numer 7. Trzy liczby, których suma wynosi 93, są kolejnymi wyrazami ciągu geometrycznego. Te same liczby stanowią pierwszy, drugi, uwaga, i siódmy. Wyraz pewnego ciągu arytmetycznego. Wyznacz te liczby. No to od czego zaczniemy? Oczywiście zaczniemy od tego, że skoro nie wiem, jakie to liczby, no to muszę wprowadzić niewiadome. Ja sobie na razie wprowadziłam trzy niewiadome ABC i one tworzą ciąg geometryczny i wiem, że ich suma z pierwszego zdania A plus B plus C równa się 93. Na razie mam trzy niewiadome, ale jeszcze na razie chcę to zapisać wszystko, co jest w zadaniu podane. A zadanie jest tak podane, że ta pierwsza to jest zarazem pierwszy wyraz ciągu jakiegoś arytmetycznego. Ta druga to jest drugi wyraz jakiegoś ciągu arytmetycznego. I ta trzecia to jest siódmy teraz wyraz jakiegoś ciągu arytmetycznego, czyli ja podpisałam A1, A2, A7, gdzie AN to jest ciąg arytmetyczny, czyli żeby było jasne, ja nie oznaczam AN ciąg geometryczny, tylko AN oznaczam sobie ciąg arytmetyczny. Natomiast co, od czego zacząć i co tutaj zapisać na początek? Pierwsza bardzo ważna informacja. Mam podane, że trzy liczby, ja sobie takie zapisałam, bo nie wiem jakie, prawda? A, B, C tworzą ciąg geometryczny. Jest dobrze tak zapisane, jak ja zapisałam, aczkolwiek są trzy niewiadome. Jak zrobić tylko dwie niewiadome? Bardzo prosto. Po prostu za A przyjąć sobie, że to będzie jakieś x, to wtedy B będzie tak jak w ciągu geometrycznym, wiesz, że kolejny wyraz trzeba pomnożyć ten wcześniejszy przez Q, czyli będzie xQ, natomiast C to będzie xQ kwadrat. I to jest dokładnie to samo. Tutaj też mamy, możemy zapisać ciąg geometryczny, prawda? Ale widzimy już, że mamy dwie niewiadome, x i Q. No troszkę lepiej. Co prawda zapis xq kwadrat może nie jest zbyt piękny i łatwy, no ale jest lepiej, bo nie ma tych trzech niewiadomych. Dobra, no to teraz zapiszmy ten warunek, bo ja też nie chcę mieć znowu tutaj trzech niewiadomych, czyli podstawy. X dodać xq dodać xq kwadrat równa się 93. No nie jest to za ciekawe równanko. Co ja mogę tutaj zrobić? No ja mogę jedynie x-a wyłączyć przed nawias i zapisać 1, dodać q kwadrat w nawiasie i to się równa 93. Dobra, wyszło nam takie równanko i stwierdzamy, że jest to równanie z dwiema niewiadomymi, a może by go na razie nie ruszać. Na razie go zostawmy, zobaczmy, co jeszcze wiemy. No wiemy bardzo ważną rzecz, że to jest pierwszy wyraz, to jest drugi wyraz, a to jest siódmy wyraz ciągu arytmetycznego. Otóż, co możemy już wywnioskować z tego ciągu arytmetycznego? Jak wiesz, w ciągu arytmetycznym każdy kolejny wyraz różni się od poprzedniego o r. Czyli ja tu mam dwa kolejne, A2 i A1. Czyli mogłabym zapisać, że różnica standardowo oznaczana małą literką r w ciągu arytmetycznym to jest A2 minus A1. No czemu? Nie mogę tak napisać. Czyli moje R to będzie A2, to jest u mnie B, czyli XQ, minus moje A, czyli
x, prawda, to moje A1 czy też A, czy ja zamieniłam na x, żeby nam się tutaj nie kojarzyło, prawda, z tymi naszymi A1, A2, A7, prawda, to dlatego zamieniłam tak, żeby było neutralnie na x. Dobra, bardzo ważny warunek, ale co dalej? No trzeba jeszcze to A7 wykorzystać. To co możemy zrobić? Możemy napisać zgodnie ze wzorem ogólnym ciągu arytmetycznego, bo jesteśmy teraz w ciągu arytmetycznym, uwaga, że A7 to jest A1 dodać 6R. Jak najbardziej. Czyli za A7 podstawiamy sobie C, czyli nasze x ku kwadrat, to się równa. Za A1 podstawiamy sobie nasze A, czyli x, dodać 6 razy, a za R tutaj podstawimy x ku minus x. No dobra, no to oczywiście sobie tutaj musimy wymnożyć, czyli x będzie plus 6x ku minus 6x będzie. Przenosimy wszystko na jedną stronę na pewno, czyli będzie x ku kwadrat, później będzie minus 6x ku i tu będziemy mieć minus 5x, to jak przerzucę, to będzie plus 5x równa się 0. I co to wyszło za równanie? No też wyszło z dwiema niewiadomymi, czyli podobnie jak tu, tylko że prostsze. Dlaczego prostsze? Bo popatrz, jak ja wyłączę teraz x na przed nawias, to będę miała q kwadrat minus 6q dodać 5 w nawiasie i to się równa 0. A jak równa się 0, a jak równa się, mój drogi, 0, to już jest dużo lepiej niż się równa 63. Dlaczego? Bo kiedy z iloczynu może wyjść 0? No tylko wtedy, kiedy albo ten czynnik jest zerem, albo ten drugi, który występuje w nawiasie, tak, też jest zerem. No i teraz taka sprawa. X równe 0. Co by było, gdyby x było równe 0? Popatrz, wtedy A byłoby 0, B byłoby 0, C byłoby 0. No to jak dodam 3 zera, ma mi wyjść 93? Oczywiście, że nie. Czyli tu piszemy sprzeczność. Sprzeczność, dlatego że A, B i C byłoby wtedy 0, czyli suma nie wynosiłaby 93. No to teraz tutaj mamy, popatrz co nam wyszło. Wyszło nam równanie kwadratowe, a równanie kwadratowe wiemy doskonale, że liczymy przy użyciu delty, może tu będę liczyła. Delta to się równa B kwadrat, czyli 36 minus 4 razy 5 minus 20 to jest 16, czyli jak spierwiastkuję, wychodzi mi 4, czyli liczymy. Q1, czyli pierwszy przypadek jakby na Q, to będzie minus B, czyli 6 minus 4 nad 2, czyli będzie 2 nad 2 to 1. No co, Q nie mogłoby wynosić 1? Pewnie, że mogłoby być. Wtedy byłby ciąg stały. Czemu nie? Dobra, a Q2 to się równa 6 plus 4 podzielone przez 2, czyli mamy 10 podzielone przez 2, to jest 5. I takie nam wyszło Q. No dobra, ale my musimy teraz jeszcze wyliczyć x-a. Wiadomo, że już z tego nie wyliczymy, bo tu nam tylko Q wyszło w pierwszym przypadku i w drugim. No to mamy to przecież drugie równanko, prawda, które zostawiliśmy i nie ruszyliśmy. No to z tego równania wyliczmy x-a. Czyli w pierwszym przypadku, czyli pierwszy przypadek, zapiszmy sobie Q równe 1. To co będę miała? X w nawiasie 1 dodać 1 dodać 1 równa się 93. Czyli 3x równa się 93 podzielić przez 3, czyli x równa się 31. Można to było też w głowie wykapować, prawda? No bo skoro ciąg stały, to muszą być wszystkie 3 takie same. Czyli jak x jest 31, to znaczy, że a jest 31, b jest 31 i c jest 31. Czyli w pierwszym przypadku wyszedł nam właśnie ten ciąg stały, o którym mówiłam. I każdy z tych trzech wyrazów, no to oczywiście wynosi 31. Dobra, no to drugi przypadek teraz, czyli Q jest równe 5. Podstawiamy tutaj, czyli będę miała tak x, otwieram nawias. 1 dodać 5, dodać 5 do kwadratu i to się równa 93. Czyli będę miała tak, 5 do kwadratu to jest 25 plus 5, to jest 31 będzie. 31x równa się 93. Jak podzielę przez 31, to wychodzi mi x równe 3, czyli piękne x wychodzi. No i teraz odpowiednio musimy zapisać. Tu już nie będzie ciąg stały, bo q jest równe 5. Czyli tak, x to jest 3, popatrzmy na to, co tutaj mamy. Czyli moje a to jest po prostu 3. Dalej, moje b to jest x razy q, czyli 3 razy 5, 15 i moje c to jest x razy q kwadrat, czyli najpierw q kwadrat to jest 25 razy 3, no to oczywiście mamy 75. I to w odpowiedzi trzeba uwzględnić zarówno ten przypadek, jak
i ten przypadek, ponieważ tutaj nie było żadnego warunku początkowego w zadaniu, bo czasem bywa taki warunek, nie? Że na przykład ciąg ma być rosnący, albo ciąg ma być stały, no to wtedy byś jeden z przypadków odrzucił. Ale w tym wypadku nie miałam podane, jaka jest monotoniczność tego ciągu, prawda? Nie miałam żadnej informacji, dlatego w odpowiedzi musisz uwzględnić i jeden przypadek, i drugi. Zadanie numer 8. Napisz równanie okręgu, którego środek leży na prostej o równaniu x plus y minus 4 równa się 0, wiedząc, że okrąg ten przechodzi przez punkty k o współrzędnych 3 i minus 1 i m o współrzędnych minus 1 i 1. Mamy wyznaczyć równanie okręgu. Popatrz, ja przygotowałam rysunek poglądowy, wcale nie w układzie współrzędnych. Oczywiście, jeżeli chcesz wykonać w układzie współrzędnych, myślę, że będzie bardziej precyzyjnie, ale w tym zadaniu akurat nie będzie to istotne. Zaraz przekonasz się dlaczego. Najpierw zacznijmy od tego. Równanie okręgu, przypomnijmy sobie, jak wygląda równanie. X minus a do kwadratu dodać y minus b do kwadratu równa się r kwadrat. I teraz środek ma współrzędne a i b, natomiast no, r to jest promień i jest to oczywiście liczba większa od zera. No to skoro tak, skoro to równanie mamy wyznaczyć, to po prostu my musimy znaleźć a, b i znaleźć promień. Teraz popatrzmy na nasz rysunek. Co my na pewno wiemy? Wiemy, że możesz sobie sprawdzić to, że punkt K i M nie należy do tej prostej. Ja tu od razu zaznaczyłam te punkty, że one leżą na okręgu, ale nie leżą na tej prostej. Natomiast co ja wiem? Że na tej prostej leży punkt S. I punkt S standardowo ma współrzędne A i B i tego nie zmieniamy. I teraz bardzo ważna rzecz. Zapamiętaj, jeżeli wiesz, że na prostej leży jakiś punkt, ale nie znasz jego współrzędnych i zapiszesz sobie na przykład AB, bo tak nam pasuje, w okręgu, to co to znaczy, że punkt leży na prostej? To znaczy, że ten punkt spełnia równanie tej prostej. Czyli ja pod x podstawię, oczywiście, bo tu jest tak jakby x, tu jest y, pod x podstawię a, pod y podstawię b, resztę przepiszę i teraz ja z tego równanka mogę wyznaczyć jedną niewiadomą i uzależnić ją od tej drugiej. Czyli ja staram się wyznaczać b, żeby a zostało, czyli będzie minus a dodać 4. Co mi teraz to dało? No dało mi to bardzo dużo, bo ja teraz środek mogę napisać, że jakie ma współrzędne a, przecinek, i nie będę miała kolejnej niewiadomej b, tylko ja zamiast b napiszę minus a dodać 4. Wiesz, w matematyce, jeżeli się da, staramy się, żeby obniżać ilość niewiadomych, bo im więcej niewiadomych, tym zadanie może być bardziej zagmatwane, możemy się gdzieś pogubić, coś sobie zapomnieć. Dobra, czyli S już mamy wyrażony w troszkę lepszej postaci, czyli po co nam była ta prosta? Po to, żeby ten środek zapisać za pomocą tylko jednej niewiadomej. No dobra, no to teraz będziemy podstawiać do równania okręgu punkt K i punkt M. Dlaczego? No bo te punkty na tym właśnie okręgu gdzieś tam się znajdują. Ja je tutaj umiejscowiłam, prawda? Więc one spełniają równanie teraz okręgu, bo leżą na okręgu. Punkt S nie będzie spełniał równania okręgu, prawda? Bo on nie leży na okręgu, on leży na prostej, dlatego ja go podstawiłam pod prostą. Natomiast te punkty leżą na okręgu, więc podstawiam pod równanie okręgu. No to podpiszmy sobie tutaj x, y, tu x, y. No to podstawiamy, czyli otwieram nawias. X to będzie u mnie 3 minus a do kwadratu, dodać. Otwieram nawias, teraz y, czyli tu będę miała minus 1 i mam dalej minus b. Czyli ja od razu nie będę pisała minus b, tylko będę tutaj podstawiała za b minus a plus 4. Czyli będzie minus, minus a, czyli plus a i minus 4. I to do kwadratu. I to się równa oczywiście r kwadrat, którego nie znam. Dobra, co z tym zrobić? No myślę, że doprowadzi do najprostszej postaci, to będziemy chcieli, czy tutaj wzór skróconego mnożenia. 9 minus 6a plus a kwadrat dodać, a tutaj zapiszemy a minus 5 na razie do kwadratu równa się r kwadrat, czyli 9 minus 6a plus a kwadrat dodać, tutaj znowu wzór skróconego mnożenia, czyli a kwadrat minus 10a plus 25 i to się równa r kwadrat. No to co dalej? 2a kwadrat minus 16a będziemy mieć i plus 34, to się równa r kwadrat. No nie jest to łatwe równanie, bo to jest równanie z dwiema niewiadomymi. Popatrz, r jest w kwadracie i a w kwadracie, ale a jest też bez kwadratu. Na razie zostawmy. Podstawmy teraz ten drugi punkt, analogiczne rozumowanie stosujemy, czyli otwieram nawias.
minus 1 minus a do kwadratu, dodać. Teraz y postawiam, czyli 1 i będzie znowu minus b, czyli będzie plus a minus 4 i to do kwadratu równa się r kwadrat. Tu stosuję wzór skróconego mnożenia, tylko żebyście nie pomylił, bo jak jest minus i minus, to w tym składniku, gdzie mamy plus 2ab, minus i minus nam się skasuje, prawda? Z minusy się skasują i wyjdzie tak, będę miała 1, dodać 2a i dodać a kwadrat. Niektórzy robią tak, że wyciągają minusa przed nawias, jego podnoszą do kwadratu i on się kasuje i już nie mają minusa, dlatego jest 1 plus 2a plus a kwadrat. Dodać i tu będę miała a minus 3 i to do kwadratu równa się r kwadrat, czyli to przepiszę na razie, a w tym drugim składniku wykonam wzór skróconego mnożenia. A kwadrat minus 6a plus 9 to się równa r kwadrat. No to znowu 2a kwadrat będzie minus 4a i będziemy mieć plus 10, to się równa r kwadrat. Czyli popatrz, ja znowu uzyskałam trudne równanie z dwoma niewiadomymi. Znowu r jest w kwadracie, a jest w kwadracie i też bez kwadratu. Ale teraz popatrzmy na to i na to równanie. Popatrz, oba te równania mają równa się r kwadrat. Równa się r kwadrat, czyli to oznacza, że ja mogłabym tą lewą stronę przyrównać do tej lewej strony. Dlaczego? No bo są takie same, bo tu jest r kwadrat, tu jest r kwadrat równa się, nie? Czyli ja zapisuję teraz równanie 2a kwadrat minus 16a plus 34 równa się 2a kwadrat minus 4a plus 10. Popatrz, jak pięknie. 2a kwadrat mi się całkiem tutaj skasuje i jak przerzucę, to będę miała minus 12a, to się równa, jak tu przerzucę, minus 24, podzielę przez minus 12, wychodzi mi a równe 2. Pięknie mi wyszło, a równe 2. No to policzę sobie teraz b, czyli b to się równa, do tego postawiam, minus 2 plus 4, czyli moje b to się równa 2. Czyli co ja już mogę napisać? No mogę już napisać, że środek tego okręgu na 100% ma współrzędne 2,2. Dobrze, ale jeszcze mi brakuje r. No to podstawię sobie albo do tego, albo do tego. Tutaj są mniejsze współczynniki, więc do tego podstawię. Czyli tak, 2 razy 2 do kwadratu to 4. Minus 4 razy 2. Plus 10 i to się równa r do kwadratu. Czyli będę miała tutaj 8 minus 8, no to jest 0 plus 10, czyli moje r kwadrat to jest po prostu 10. Ja w zasadzie nie muszę liczyć r, bo ja nie prosiłam, żeby w tym zadaniu podać r, tylko ja prosiłam, żeby napisać równanie okręgu. Więc na końcu piszemy x minus 2 do kwadratu, dodać y minus 2 do kwadratu równa się r kwadrat, czyli u nas 10. I to jest oczywiście odpowiedź ostateczna do naszego zadania. Bardzo ciekawe zadanie, gdzie narysowanie tego w układzie współrzędnych byłoby czasochłonne, natomiast myśmy sobie poradzili, oczywiście musi być rysunek, bo ty sobie to musisz wyobrazić, wiesz, tą geometria wymaga tego, żeby się wczuć w nią, żeby sobie wyobrazić, aha, jak ten okrąg wygląda, co to znaczy, że on przechodzi przez punkty, prawda, że punkty należą do okręgu, że jest jakaś prosta i ta prosta przechodzi przez środek okręgu, no trzeba sobie to umieć narysować. A jak zrobisz dobry rysunek, to później z rysunku odpowiednie wnioskowanie, obliczenie, oczywiście przy użyciu odpowiednich wzorów, no i wyciągnięcie wniosków i zapisanie odpowiedzi ostatecznej. Na tym zakończymy pewniaki, część pierwsza. Jeżeli czegoś tutaj ci brakuje na tej lekcji, to być może jest to dobry moment, żeby sobie nie zapomnieć o tym, że będą również pewniaki, część druga i wtedy być może spotkasz zadania, które tutaj gdzieś tam umknęły. Ja zapraszam Cię cały czas do tego, żebyś się uczył matematyki, żebyś się dużo uczył do matury, bo jeszcze jest czas na to, żeby wypowtarzać sobie, wyszlifować tą matematykę, korzystać z moich różnych playlist, które mam na kanale. Staram się uczyć myślenia, po prostu łączenia faktów, analizowania danych, wyciągania wniosków dobrych, żeby te szare komórki tam się w umyśle naszym pobijały i żeby nastąpiła eksplozja na maturze. I ta matura rozszerzona, żeby wypadła Ci fenomenalnie. Tego Ci życzę. Zapraszam już na kolejne pewniaki, część druga i jak zwykle na moją stronę internetową aikamat.pl, na mój kanał na YouTube, na mojego fanpage'a i do zobaczenia!